Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Międzynarodowa Organizacja Ekonomiczna, OECD, po raz kolejny opublikowała raport, z którego wynika, że z Polski wyjeżdża ogromna liczba ludzi. Według tego raportu z naszego kraju na przestrzeni ostatnich lat wyemigrowało prawie 2 200 000 osób. Dane polskiego GUS-u są nieco niższe, co wynika z przyjęcia odmiennej metodologii. Nie ma jednak wątpliwości, że ponad 2 miliony Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy i godziwych zarobków. Zarówno zagraniczni, jak i polscy specjaliści zgodni są w interpretacji tego zjawiska. Polska kojarzy się jako jedno z najgorszych miejsc do życia. W zastosowanej przez OECD punktacji od 0 do 10 Polska balansuje na skali od niespełna 1 do 3. Przykładowo, bezrobocie oceniono na 0,8 punktu, wysokość zarobków w Polsce na 1,5 punktu, a służbę zdrowia na 2,8. Odnotowano też niepokojący wzrost samobójstw w Polsce. Nasi rodacy masowo wyjeżdżają z kraju, nie widząc dla siebie perspektyw. Według najnowszych badań CBOS-u co czwarty Polak bierze pod uwagę wyjazd z kraju i pracę za granicą. Wśród grupy bezrobotnych aż 39% gotowych jest wyjechać za granicę. Zdaniem ekspertów kolejna wielka fala emigracji jest jeszcze przed nami. Wbrew obiegowym opiniom, że wyjeżdżające osoby pochodzą ze wsi i małych miejscowości oraz że są słabo wykształcone, a za granicą zatrudnia się je wyłącznie do prac fizycznych, na przykład na zbywaku, to specjaliści alarmują, że następuje jednak sukcesywny drenaż polskich mózgów. Według wyliczeń przez ostatnie 10 lat z Polski wyjechały rzesze wykształconych ludzi i świetnych specjalistów. Najwięcej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Z naszego kraju masowo wyjeżdżają lekarze, pielęgniarki, inżynierowie, nauczyciele, architekci. Wielu młodych lekarzy w trakcie specjalizacji szlifuje języki obce i jednocześnie stara się o pracę za granicą. Mogą to uczynić, gdyż po wejściu Polski do Unii Europejskiej przejęliśmy zasadę między innymi swobodnego przepływu osób. Bardzo niskie płace w Polsce, bezrobocie, brak przyjaznej polityki kredytowo-mieszkaniowej, niestabilne umowy o pracę przyczyniają się do frustracji Polaków i podejmowania decyzji o wyjeździe. Najbardziej niepokoi, wręcz przeraża ogromne bezrobocie wśród ludzi młodych, stojących na starcie swojego życia. Według oficjalnych danych w Polsce w grupie osób do 24 roku życia bez pracy pozostaje blisko 23%. W tym niechlubnym rankingu wyprzedziliśmy m.in. Bułgarię i Czechy. Najmniejsze bezrobocie wśród młodych istnieje w Niemczech – 7,6% i w Austrii nieco ponad 8%. Wymienione kraje też są członkami Unii Europejskiej. Potrafią jednak rozsądnie się zorganizować. Do wszystkich 28 krajów Unii adresowana jest nowa strategia Europa 2020, opracowana przez Komisję Europejską w 2010 roku. Ma ona działać na rzecz zatrudnienia oraz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, promować elastyczne warunki pracy. W zamierzeniu ma umożliwić utrzymanie zatrudnienia na poziomie 75% osób w grupie wiekowej od 20 do 64 lat. Te i wiele innych pomysłów Komisji Europejskiej jako żywo przypomina filozofię wieloletnich planów państw socjalistycznych. Kończyły się one, jak wiemy, fiaskiem, podobnie jak strategia lizbońska realizowana przez Komisję Europejską w latach 2000-2010. Po jej upadku powstała nowa, wcześniej wspomniana strategia Europa 2020. Jej cele dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Kraje te, wykorzystując instrumenty wynikające z integracji, maksymalizują korzyści własnych narodów. W Unii Europejskiej stawia się głównie na innowacyjność. W rankingu sporządzonym przez Komisję Europejską Polska plasuje się niestety na szarym końcu razem z Rumunią, Bułgarią i Łotwą. Na badania i rozwój Polska przeznacza niespełna 1% PKB,
podczas gdy w krajach bardziej rozwiniętych na ten cel przeznacza się 2, 3, a nawet 4 razy więcej środków. Czy nie możemy znaleźć pomysłu na rozwój naszego kraju? Czy pozostaje przyglądać się masowej emigracji ludzi młodych i załamywaniu się systemu emerytalnego w Polsce? Czy Polacy muszą tkwić w kryzysie? Czy jedynym ratunkiem ma być napływ przybyszów z uboższych krajów ze wschodu, zapełniający lukę po emigrujących Polakach? A może nadmiernie ufamy europejskim strategiom, zwalniając się z odpowiedzialności za rozwój? Warto jednak przypomnieć tutaj słowa Winstona Churchilla, który stwierdził: bez względu na to, jak piękna jest strategia, trzeba czasem spojrzeć na rezultaty. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!